nabytkiem w korytarzu. Co dopiero w korytarzu w tej budowli. To dlatego wywarło na siebie takie wrażenie. Na tobie. Jest to obiekt, który jest bardzo dobrze przystosowany do tego, aby się stać na froncie biura pewnego prokuratora. Ach! To prawda, ser. Ponieważ tam był kosz od koszykówki, myślałem, że drzwi, które otwierał, musiały być pana Portsmana. Są tam znaki, że kosz został przeniesiony. Aby stał przed moim biurem, to jest pewne. Ja widzę. Więc tak rzucasz podejrzenie na ludzi. Dzięki za podpowiedź. A myślę, że twoja... Czekajcie. Pomyśl, twoje przypuszczenia są trochę poza linią wyścigu. No, on się jeszcze trzeba obalić teraz. Obalenie przypuszczenia. No, teraz to tylko wygadujesz głupstwa. Oczywiście powiedziałem dziewczynie, żeby otworzyła moje drzwi. Potem cały czas byłem w moim pokoju. Nie masz żadnego powodu, aby mnie podejrzewać. Jeszcze zobaczymy. Więc chcę dalej być niewinnym do końca. Dalej chcę udowadniać swoją niewinność. Jestem czysty i niewinny jak mój sweter. A pani Beth jest tak brudna i winna jak sweter, która nosi ona. Moja kurtka nie jest brudna. Wczoraj ją wyczyściłam. Proszę się uspokoić, jako że zamierzam wykazać, kto jest naprawdę okryty tutaj śliną. Angielskim brzmi to lepiej, ale wybaczcie. Dobra, to jest o nonsensie, o tym, że kazał dziewczynie otworzyć drzwi i o tym, że był w pokoju cały czas. Może tu go naciśniemy. Poczekaj! I co robiłeś w twoim biurze? Robiłem mój... trening. Trening? Czy czytałeś twoje książki o prawie ze startu do mety? Głównie praktyka bitew i trochę ciężarów. A, i trochę biegam, kiedy mam okazję. Wow. Musisz być najbardziej wysportowanym prokuratorem, którego mamy. Z najsłabszymi legalnymi muskułami na to wygląda. I nie mamy żadnego powodu, żeby go podejrzewać. No cóż. Tutaj tylko mamy z tych powodów. To. I to są te zamknięte drzwi. W każdym razie notatka, zobaczmy notatkę. Nie ma ciebie. Nie ma. A on mówił, że jest! Przeciw! To było kłamstwo. O czym ty mówisz? Jak to możliwe, że to było kłamstwo? To jest notka, którą zostawiła dla siebie wiara, pani Portsman. Notka? Była pozostawiona pod drzwiami twojego biura. A może tego nie zauważyłeś? I tutaj mówi, ale ciebie nie ma. Nie byłeś w twoim pokoju, kiedy ofiara przyszła, żeby cię poinformować. Więc gdzie byłeś i co robiłeś? Ach! Powinienem to wyjaśnić w pełnych detalach? Byłeś zajęty śledzeniem w moim pokoju, który kazałeś otworzyć pani Beth. Sprzeciw! To jest nonsens! Nie masz żadnego dowodu, że kazałem dziewczynie otworzyć te drzwi. O, ale mam. Mam bardzo ostateczny dowód. Niemożliwe! To jest pozytywny dowód, że kazałeś otworzyć drzwi pani Beth. Oczywistym dowodem, po prostu uwielbiam tą muzykę, jest po prostu ostateczna, naprawdę, więc czas już rozwiązać tę sprawę. Drzwiami pana Portsmana jest to oczywista oczywistość. Miałem twoje drzwi odkurzone dla śladów. Moje drzwi? Dlaczego? Założę się, że nic nie znalazłeś. Jesteś dobry na zmarnowanie czasu.
Masz rację, nic nie znalazłem i na pewno nie odciski palców pani Bert. Jej odciski? Co one miały do rzeczy? Postawmy to w tym położeniu. Jeżeli ona otworzyła drzwi, naturalnie jej odciski powinni być na klamce. Tak! W dodatku, każdy... ślady palców z mojego biura, z drzwi mojego biura, zostały wyczyszczone. Mogę tylko podejrzewać, że to dlatego, że tam były odciski pani Bert. Myślisz, że to czas, żebyś poddał się? Wiemy, że ty się wkradłeś do mojego biura z chęcią skradzenia czegoś. A odnalazł cię detektyw Faith. Prawdopodobnie dlatego, że słyszał drzwi, dźwięki nadchodzące z pokoju, którego właściciel był na wycieczce. Panie Porson, zabiłeś pana Faith, aby go uciszyć. I miałem niefortunność, żeby wrócić, kiedy to zrobiłem. Chciałeś mnie zastraszyć, kiedy uciekałeś. Tak jak powiedziałem, kiedy przedstawiłeś mi broń do presów, nikt nie ucieka z popełnieniem morderstwa w moim biurze. I co jest takiego śmiesznego, koleś? No, ten widok poważności na twarzy najlepszego prokuratora tego biura, kiedy popełnia wielki błąd przy oskarżaniu mnie. Jest nic innego, co? Pan Edward właśnie to wyjaśnił i ma dowody, żeby to poprzeć. Ty jesteś mordercą. Przestań się wyślizgiwać, po prostu przyznaj się do winy. I jak ja powiedziałem wcześniej, jest to wszystko takie przypadkowe. Wszystko pełne przypuszczeń. Powiedziałeś, że sprawdziłeś moje drzwi po ślady? Mogę oczywiście poświadczyć, że wyczyściłem te drzwi. Jestem trochę obsesywny, widzisz. Nie chciałem, żeby dotykać klamkę, którą ty dotykałaś. To dlatego wyczyściłem drzwi tak szybko, jak ty otworzyłeś drzwi. Potem to jest fantastycznie czyste, że tylko moje ślady i ślady Jima były na tej klamce. Ty to dopiero wymyśliłeś, czyż nie? Poza tym, co do notki, którą zostawił do mnie Jim, czy wiecie dokładnie, kiedy to było? Na razie wszystko to, co wiemy, to, że mógł ją zostawić zanim pojawiłem się w biurze. Na przykład wczesnym wieczorem. Mówiłeś, że nie udało ci się dostrzec notki w twojej drzwiach? Hej, nawet geniusze czasem zawodzą. Byłem prawdopodobnie zbyt zajęty z robotą. Jednak to nie jest żadną wymówką. To jest tylko kłamstwo. Nie ma mowy, żebyś nie zauważył takiej notki. Ale nie możesz tego udowodnić, czyż nie? Powiedz coś, panie Edward. Poprzyj mnie tu. Ech. Portsman tutaj ma dobry punkt. Nie mogę udowodnić, żeby po prostu to przeoczył. Poza tym mam alibi, które nie przepuszcza powietrza. Nie przepuszczając powietrza. Szczelny alibi. Dopiero co o tym przypomniałem sobie, kiedy o tym rozmawialiśmy. Myślę, że to powinno być lepsze, abym to alibi powiedział, zanim przystąpiliśmy do sprawy. No to do roboty, Portsman. Jeżeli pamięć mi nie zawodzi, przyszłeś